Witajcie kochani, jesteśmy na wspólnym gołębniku One Love Trace Polish Masters, tak jak widzicie. Także będziemy dzisiaj relacjonować dla Was lot finałowy. Słuchajcie, jeśli chodzi o wypuszczenie gołębi, no to niestety nie poszło zgodnie z planem. Gołębie miały być wypuszczone o godzinie 9. Niestety warunki pogodowe tragiczne, dlatego decyzja o tym, żeby cofnąć się z kabiną, troszeczkę obniżyć się jeszcze i gołębie wypuszczone o godzinie 10.35. Lot skrócony z 460, o ile dobrze pamiętam, do 350 km. No i w tej chwili czekamy. Obstawiamy, że gołębie pojawią się po około 5,5 godzin. Także moi drodzy, będziemy kręcić, będziemy relacjonować. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że obiekt jest bardzo piękny. I ogólnie jeśli chodzi o przygotowanie dzisiejszej imprezy, też wszystko idealnie, naprawdę fajna atmosfera, dużo fajnych hodowców, z którymi polecam Wam ogólnie takie spotkania, bo zawsze wiecie, można sobie porozmawiać, coś ciekawego się dowiedzieć, nawiązać jakieś fajne kontakty, także warto bywać. I co moi drodzy, cały czas czekamy, już minęła godzina 15, gołębi na tą chwilę jeszcze nie ma, także obstawiamy, że dziś koło 16 coś powinno się pokazać. Drugie miejsce z lotu numer 5 Hagenów 300 km dla kolegi Dariusz Szukała 1. I pierwsze miejsce z piątego lotu Hagenów 300 km zdobyła drużyna Kowacz i Józef. No i za nami teraz etap wręczenia właśnie dyplomów za pierwsze 5 lotów konkursowych. Pozostało nam teraz tylko czekać na gołębie z finału, tak? Czekamy. No, słuchajcie, doczekaliśmy się. Trzy gołębie siadają. Po 16 jest. A która jest dla? 16:17. No i teraz pytanie, który pierwszy zamelduje się w gołębniku. Ale patrz, ten pibierzyń jest tutaj, jakby chciał siadać, kurwa, z tą kitą, kurwa. Ten jeszcze nie wchodzi, no ja pierdzielę, bo to... No patrz, ten stąd będzie. No i ten będzie pierwszy. A tamten siedzi już ile czasu, patrz. Dawaj je trochę! Kurwa, dawaj, ten Berbowicz, kurwa, dawaj!
Jeden wszedł, no. Trzeci usiadł też. To nie pierzone też stąd chyba patrz. Pierwszy koło Karol Wójcik. Karol Wójcik. Drugi. Karol Wójcik. Kto ma pierwszego? To Karol Wójcik, ale nie ma. Sam czytasz, kurde. Ile były niebezpieczne, były ranami. Wróbel drugi i Kacper mówi chyba, że Lewandowski trzeci. Zaraz zobaczymy. Ja liczyłem później, że z 10 na raz usiądzie po tych trzech, ale no i co? Moje przewidywania, nie da się. Te trzy dobrze dosyć trafiłem, ale teraz to... Chciałoby się. No, ale czekamy. Miejmy nadzieję, że teraz siądzie za chwilę jakaś banda. Bo będzie kiepsko. Dobra, słuchajcie, no śmiejemy się trochę tutaj z Kacprem, ale wróciła kabina, a my cały czas czekamy na gołębie. Trzy gołębie na tą chwilę. A minęło ponad pół godziny i nic się nie pokazuje, chociaż Kacper mówi, że rozmawiał gdzieś z kolegą, który mieszka gdzieś po trasie i faktycznie widział, że jakaś tam grupa gołębi niby szła spora, więc miejmy nadzieję, że to tutaj się coś pokaże niebawem. Jakby to boje były. No i co, czekamy dalej, słuchajcie, cały czas trzy gołębie. Także nic nie dolatuje. Bardzo ciężki, bardzo wymagający lot. Okej, słuchajcie, mamy po 40 minutach chyba, czy 50, zaraz zobaczymy. Trzy gołębie kolejne. O, ale się położy, to nie leży. No, to są loty właśnie, a nie tam. A która jest godzina, Krzysiek? To jest odcinek już, to nie jest. Jeszcze w takiej pogodzie. To jest. Ja, no, 17. To jest maraton. 17, słuchajcie. 16, 17 usiadły trzy gołębie. W tej chwili godzina 17, kolejne 3. O, 30. Kurczę. A i zaczyna padać deszcz jeszcze do tego. Żeby było ciekawie. Nie, przecież zdążyłem. No właściciel szóstego gołębia. Ten najwyższy siedzi, tak? Nie, to jest ten, który który tutaj latał cały czas, nie? Nie, bo Fińczka też ten, ten dolot, nie szósty, bo Wiktor do szóstego teraz podszedł tam, zarwoście, szóstego gołębia. Szóstego mówił. Tak. A? Więc te sześć chyba. Ale coś mi się zdaje, że za chwilę będzie padać i to... To mocno. Ale słuchajcie, długo krążą jeszcze. Okay. Ale widziałeś, Marek Scott? Stop! Przeleciał! Thank you.
No już mamy po 17. Słuchajcie, ciężko, ciężko, naprawdę ciężko dojść. Jak rozmawialiśmy na początku z Katrem, jak przyjechaliśmy, podejrzewaliśmy, że będzie ciężko, no ale nie sądziliśmy, że aż tak. Mamy kolejnego szczęśliwego hodowcę. Ale mówiłem, natrafiamy. Kasper, daj mi tego bejmana. To idź do taty, a nie krzyczy. Daj mi. Ja to zasłonię. Zajączku, ile mamy? 10? 10, a 11 powinien zaraz tam przyjąć. Aha. Okay. Czyli deszka. Ale ciężko to idzie. Robert! O, Robert z Gut, 11. Zgudzik ma! Gdzie jest Zgudzik? On poszedł dzwonić, ja już dzwonię do grubego. Może klęczy. Daj, chodź, bo to Gut. Dobra, siada 12 chyba. Wydaje mi się, że osoba podobna, która ma super wyniki, mistrzostwo na skalę Polski, tytuły, wyniki naprawdę, które znamy. A Robert jest jedną z osobą, która ustawia swoje wyniki. Dobrze, że na swoim kraju nie ma. Chociaż może nie, bo tu się kręci cały czas jakiś gołąb. Słuchajcie, on usiadł na dachu i to chyba będzie ten, czyli 11 cały czas. Moi drodzy, powoli będziemy się zbierać, także kończymy relację. Słuchajcie, na tą chwilę tylko 14 gołębi. Także no cóż, lot okazał się bardzo, bardzo wymagający. No ale miejmy nadzieję, że doleci jeszcze sporo gołębi. Ogólnie impreza bardzo udana, bardzo fajna atmosfera, dużo fajnych hodowców, więc zawsze można sobie, słuchajcie, porozmawiać. Sympatycznie spędziliśmy tutaj popołudnie, także dziękujemy Kacprowi za zaproszenie. W przyszłym roku, mam nadzieję, pobawimy się już tutaj na gołębniku. Także pozdrawiam i zapraszam, słuchajcie, was wszystkich, naprawdę myślę, że warto. Warto ze względu na to, że mówię, można spotkać tutaj wielu fajnych hodowców, wymienić się tutaj doświadczeniami, zawsze coś ciekawego dowiedzieć, nawiązać jakieś fajne nowe znajomości, także polecam wszystkim. I co, do zobaczenia, do usłyszenia, dobry lot, cześć. Dobra, słuchajcie, mamy kolejne 3. Trójkami dzisiaj idą. Ok. Mamy. Czyli było 14, tak? 17 powinno być według moich obliczeń. No już nie, nieważne. Nie.
ale tak jak widać, z trójeczkami, gdzieś tam jeden jakiś usiadł. I tak to się powoli zbiera. My też powolutku się już zbieramy, jeszcze tutaj chwilę rozmawialiśmy z kolegą. I będziemy lecieć. Także żegnamy się i do przyszłego roku. No i słuchajcie, my nie możemy wyjechać, bo cały czas rozmowy z hodowcami, a jeszcze ktoś podchodzi i tak wyjeżdżamy już w sumie drugą godzinę, ale patrzcie, jeszcze dosłownie na końcówkę, bo już teraz idziemy do auta, a w pojedynkę usiadł jeszcze jeden goł. Także no walczą. Który tam? Zobaczcie. Okej, przed. Wydaje mi się, że to będzie chyba 18 gołąb, o ile dobrze liczę. Ale teraz się dowiemy. Który to gołąb? 18. Dobra. Okej, czyli Darek mówi, że 18. Dobrze mówiłam. Okej, moi drodzy, to chyba żegnamy się już ostatni raz. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Kacper, 18? 18. No, czyli do 20 dzisiaj dobijemy? Chciałbym. Okej. Pozdrawiamy. Najlepszy górnik we wsi. W mieście. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dobry rok.